nasi parlamentarzyści, którzy są dzisiaj wybrani z ramienia SLD i Wiosny, będą parlamentarzystami Nowej Lewicy. Mam nadzieję, że docelowo nasze młodzieżówki też będą jedną młodzieżówką, że to będzie jedna siła młodzieżowa. Tak, żeby pokazywać społeczeństwu, tak, żeby pokazywać obywatelom, że jest formacja lewicowa. I myślę, że taką naszą ambicją jest to, żeby formacja lewicowa nie była postrzegana tak jak przez ostatnie lata i pytana, czy wejdzie do parlamentu, czy nie wejdzie do parlamentu, tylko żeby lewica miała swoje miejsce na stałe w parlamencie, a było pytanie, jaki będzie poziom poparcia dla tej lewicy. Ostatnio w Kaczkach Średnich pod Turkiem dobiegła nas informacja o zwolnieniu dwójki wicedyrektorów w Zespole Szkół Rolniczych. I tam jedną z zaproponowanych osób na to stanowisko jest radny PiSu, szkolny katecheta. I czy wobec tego wydarzenia i też stref wolnych od LGBT nie masz takiego wrażenia, że samorządy w ostatnim czasie stają się coraz bardziej upolitycznione i coraz więcej jest w nich takiej walki też ideologicznej? No tak, dlatego że na to jest przyzwolenie z kraju od rządu. Przecież słyszymy cały czas wypowiedzi, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo haniebnie wypowiadają się o ludziach o innej orientacji seksualnej, nazywając ich ideologią. Ja przypominam sobie wypowiedzi byłego już na szczęście łódzkiego kuratora oświaty, który mówił, że to jest wirus ideologii LGBT. Udało się go wspólnymi siłami odwołać. Co prawda mówią, że to nie była inicjatywa nasza, bo ja też występowałem w imieniu Lewicy i przygotowałem list, żeby tego człowieka odwołać z funkcji. I to się udało na szczęście, on nie jest kuratorem. Ale takie przykłady, o których mówisz, że nominaci pisowscy wchodzą do szkół jako osoby funkcyjne, to jest bardzo groźne. Ja przez 5 lat byłem wiceprezydentem Łodzi, który nadzorował edukację. Powołałem setki ludzi na stanowiska kierownicze, ale nigdy w życiu nie kierowałem się przynależnością polityczną osoby, która pełni funkcję dyrektora szkoły. Bo uważam, że szkoła przede wszystkim powinna być wolna od jakichkolwiek sympatii, antypatii politycznych. Ona powinna być otwarta, tolerancyjna, normalna, różnorodna, do której przychodzą różni ludzie, którzy mają sympatie prawicowe, lewicowe, ale mają się w tej szkole czuć po prostu dobrze. Dlatego jeżeli mamy taką sytuację, że jawnie radny Prawa i Sprawiedliwości zostaje wicedyrektorem szkoły, trzeba natychmiast pisać skargi. Natychmiast pisać skargi do organu prowadzącego, trzeba pisać skargi do organu, który nadzoruje od strony pedagogicznej, czyli kuratora oświaty. Trzeba poinformować ministra edukacji narodowej i poinformować opinię publiczną, dlatego że ten osobnik czy ta osoba przychodzi do szkoły po to, żeby robić indoktrynację. Żeby robić indoktrynację, bo jeżeli on dostanie polecenie, że ma w tej szkole dyskryminować osoby, które mają na przykład inną orientację seksualną, to on będzie to robił. To jest tak jak z naszym byłym łódzkim kuratorem oświaty. On był bardzo silnie związany z opcją pana Zbigniewa Ziobry i on dostał na to zgodę, że on ma pójść do Radia Maryja i ma powiedzieć, że ludzie LGBT to jest wirus ideologii LGBT. Jeżeli nie będziemy się temu przeciwstawiać, to dzisiaj, ja to bardzo konsekwentnie powtarzam, to dzisiaj jest walka z ludźmi o innej orientacji seksualnej. Za kilka lat będzie walka z tymi, którzy są ubodzy, niepełnosprawni, którzy mają inny kolor skóry. Bo ja bym chciał żyć w takim kraju, gdzie ludzie, którzy idą z tęczową torbą na ramieniu po Warszawie, po Łodzi, po małym mieście, czują się bezpieczni. A wiem, że dzisiaj... Chciałem zapytać prosto. Pan poseł, jak będzie głosował nad zbliżającą się ustawą odnośnie zwierząt, łańcuchów, no co tam jeszcze, dłuższy, krótszy, jak to będzie? No jak pan poseł będzie głosował, czy jakieś inne będzie miał rzeczy, które dorzuci, wyprostuje, bo to jest bardzo ważne dla wsi. Ci teraz, co głosowali na PiS, to dopiero otwierają oczy, że pan prezes zrobił tak, że ubój rytualny, który jest eksport nasz, powiedzmy, jest w 70% bydła oparty, wezmą to Słowacy, Węgrzy, inne państwa, a my będziemy mieli cenę o połowę niższą. Proszę o konkretną odpowiedź.
Za co będzie pan, za czym będzie pan głosował? Nie wiem, czy pana zadowolę, czy pana nie zadowolę, ale ja jestem konkretny i zawsze mówię konkretnie, ja będę głosował za. Ja będę głosował za. Cosa può far l'amore? Wszyscy musimy się uśmiechnąć. Una pietà.